Witamy serdecznie na webinarium Deep Learning w zastosowaniach w branży medycznej. Ja się nazywam Artur Bas i reprezentuję firmę Oprogramowanie Naukowo-Techniczne. Jesteśmy dystrybutorem oprogramowania Matrox na Polskę. Jeżeli chodzi o rozwój technologii w branży medycznej, to patrząc na jeden z ostatnich raportów opublikowanych przez firmę Deloitte, mam na myśli raport o nazwie Healthcare and Life Sciences Predictions 2020 – A Bold Future, dowiadujemy się m.in., że nowoczesne technologie będą miały ogromny wpływ na sposób leczenia. Przeważająca część opieki zdrowotnej będzie miała miejsce w domach. Relacje lekarz-pacjent przeniesione zostaną do świata wirtualnego i znacząco wzrośnie sprzedaż technologii medycznych. Co za tym idzie, coraz większe inwestycje są pokładane w tą właśnie branżę, również przez firmę MathWorks. I coraz nowsze technologie są wykorzystywane. Dzisiaj chcielibyśmy pokazać bardziej przekrojowo, jak zagadnienie Deep Learning zostało zaadaptowane w rozwiązaniach Matrox dedykowanych do branży medycznej. Webinarium poprowadzi dr inżynier Jaromir Przybyło, który jest naszym inżynierem aplikacji i konsultantem oraz jednocześnie adiunktem w Katedrze Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej AGH. Jeżeli w trakcie seminarium pojawią się pytania dotyczące jego treści, zapraszam do zadawania ich poprzez czat. Jaromir postara się na wszystkie odpowiedzieć. Jeżeli z kolei zainteresuje Państwa szersze wykorzystanie naszego oprogramowania już w Państwa domenach, no to zapraszam do kontaktu z naszymi przedstawicielami regionalnymi. Znajdą ich Państwo w zakładce kontakt na naszej stronie internetowej. Ja przekazuję już teraz głos Jaromirowi. Ze swojej strony dziękuję. Moje nazwisko Jaromir Przybyło i na dzisiejszym seminarium chciałbym omówić zagadnienia związane z głębokim uczeniem w zastosowaniach medycznych. Prezentacja jest powstała na podstawie materiałów firmy The MathWorks. W trakcie seminarium można zadawać pytania na czacie. Ja, jeżeli będę, pytanie będzie takie, które nie będzie przerywało toku prezentacji, postaram się na nie odpowiedzieć w miarę od razu. Natomiast jeżeli pytanie będzie wymagało większego komentarza, to postaram się na te pytania odpowiedzieć pod koniec seminarium. Ponieważ tematyka głębokiego uczenia jest bardzo obszerna, skupię się na samym początku na wprowadzeniu do deep learningu, a następnie chciałbym przedstawić praktyczny przykład, w którym pokazany zostanie cały cykl projektowania przykładowego rozwiązania dotyczącego segmentacji obrazów medycznych. W prezentacji będę skupiał się na narzędziach, jakie oferuje środowisko MATLAB, które pozwalają właśnie na pracę z danymi, trenowanie modeli deep learningowych oraz wdrażanie rozwiązań. Nie będę skupiał się tutaj na kwestiach medycznych. W ostatnich czasach można zauważyć wiele informacji poświęconych zastosowaniu szeroko pojętej sztucznej inteligencji, ale na początek warto powiedzieć sobie, co to pojęcie oznacza, jaka jest definicja sztucznej inteligencji. Jeżeli zapytamy o definicję sztucznej inteligencji jakiegoś wirtualnego asystenta, to można zauważyć, że odpowie on mniej więcej coś takiego, czyli krótko mówiąc, że programy czy sztuczna inteligencja są to po prostu programy nauczone reagować na zaprogramowane wzorce. Bardziej formalnie można to nazwać, że to jest to technika pozwalająca komputerom naśladowanie działania ludzkiego umysłu. Termin sztucznej inteligencji został zresztą utworzony mniej więcej w latach 50., 60. ubiegłego wieku. I tam sztuczna inteligencja była zdefiniowana jako zdolność systemu do prawidłowego interpretowania danych pochodzących z zewnętrznych źródeł, nauki na ich podstawie oraz wykorzystania tej wiedzy do wykonywania określonych zadań i osiągania celów. Bardzo często też funkcjonuje w literaturze gdzieś w tym momencie pojęcie oprócz sztucznej inteligencji uczenia maszynowego. Często zamiennie, aczkolwiek no nie są to, można powiedzieć, zamienne terminy, ponieważ uczenie maszynowe to jest raczej technika, która pozwala na wykorzystanie danych do utworzenia programu, które realizuje określone zadanie. No i w ostatnich latach bardzo intensywny nastąpił rozwój metod deep learningu, czyli głębokiego uczenia, który można traktować jako podzbiór uczenia maszynowego,
i pozwala on na odkrywanie wzorców danych oraz formowanie hierarchicznie ich reprezentacji przy użyciu architektur sieci neuronowych. W zasadzie deep learning pozwala na realizowanie takiego uczenia maszynowego zarówno z nauczycielem, jak i bez nauczyciela, aczkolwiek ostatnio też to, co obserwuję, powstało wiele różnych metod głębokiego uczenia, które troszeczkę wykraczają poza taki standardowy machine learning i pozwalają w zasadzie albo na generowanie nowej wiedzy, albo wręcz transfer jednej wiedzy z jednej dziedziny w drugą. Ponieważ ten deep learning w ostatnich latach jest, tak jak mówiłem, bardzo dynamicznie się rozwija, chciałbym najpierw mniej więcej też powiedzieć, gdzie możemy znaleźć przykładowe zastosowania uczenia głębokiego, takie w codziennym życiu. Tu na slajdzie Państwo widzą w tym momencie różnego rodzaju zastosowania, takie jak rozpoznanie mowy w różnego rodzaju urządzeniach domowego użytku, czy rozpoznawanie twarzy w smartfonach, czy też jakieś systemy pozwalające na nawigację automatyczną samochodu. Jeżeli chodzi o zastosowania deep learningu, to można pokazać kilka takich bardzo w tym momencie popularnych też zastosowań, typu po lewej stronie widzą Państwo lokalizację obiektów na obrazie przy pomocy architektur sieci głębokich typu YOLO, czyli to jest zadanie lokalizacji i identyfikacji obiektu na obrazie, natomiast po prawej stronie przykład semantycznej segmentacji, czyli przyporządkowania poszczególnym pikselom obrazu odpowiedniej etykiety do jakiej obiektu, do którego ten piksel należy. Sieci głębokie znajdują również zastosowanie w klasyfikacji sygnałów. Po lewej stronie przykład rozpoznawania akcji wykonywanej użytkownika. To są dane z sensorów, z akcelerometrów, ze smartfona. No i następuje odpowiednia jakby klasyfikacja tych sygnałów przy użyciu sieci typu LSTM. Natomiast po prawej stronie przykład pokazujący rozpoznawanie mowy. Kolejne przykłady, które można też pokazać, to jest taki nowy obszar, można powiedzieć, no nie tyle klasycznego deep learningu, ale też wykorzystującego metody deep learningu, mianowicie reinforcement learning, uczenie ze wzmocnieniem, które pozwala na rozwiązywanie problemów związanych właśnie takich ze sterowaniem, jak na przykład nauczenie poruszania się po drodze samodzielnie jeżdżącego pojazdu, czy też nauczenie robota chodzić. Jest to taka nowa, powiedzmy też, dziedzina sztucznej inteligencji, troszeczkę moim zdaniem tak związana z systemami automatyki, natomiast jest to troszeczkę inny rodzaj uczenia, natomiast też bardzo intensywnie się w dzisiejszych czasach rozwijający. Powyższe przykłady, które tutaj Państwo widzieli, pochodzą z dokumentacji środowiska MATLAB i właśnie z przykładów z tej dokumentacji. Środowisko MATLAB stara się nadążać za tymi wszystkimi deep learningowymi, można powiedzieć, nowinkami już od wielu lat i rozwijać się w kierunku właśnie wsparcia użytkowników do tworzenia takich aplikacji związanych z uczeniem maszynowym, z deep learningiem. I można też powiedzieć, że w dzisiejszych czasach mamy no nie tylko, powiedzmy, dostęp do wielu różnych algorytmów i sieci, i typów sieci, ale również to, co jest bardzo takie przyjazne, szczególnie dla początkujących użytkowników, do wielu różnych przykładów, które pozwalają bardzo szybko zapoznać się z pewnymi metodami i wykorzystywać je. Tutaj taki fragment z dokumentacji MATLABA pokazujący dokumentację Deep Learning Toolbox, no i różnego rodzaju przykłady, które mogą Państwo w tym środowisku zobaczyć.
Natomiast jeżeli chodzi o takie bardziej konkretne przykłady użycia MATLABa w przemyśle czy też w nauce, to można zauważyć, że deep learning jest wykorzystywany na przykład do automatycznej detekcji defektów na różnego rodzaju obiektach przez Airbusa, czy też Shell używa deep learningu w MATLABie do identyfikacji poszczególnych jakby maszyn, czy powiedzmy fragmentów w jakimś parku maszynowym na podstawie etykiet. Jeżeli chodzi o zastosowania bardziej badawcze, też związane może bliżej troszeczkę z takimi medycznymi zastosowaniami, to MATLAB jest również używany w badaniach naukowych do automatycznego diagnozowania raka na podstawie obrazów medycznych, czy też na przykład to, co jest w tym momencie też bardzo takie potrzebne, mianowicie do interfejsów człowiek-komputer, czyli konwersja na przykład czynności elektrycznych mózgu pacjentów cierpiących na stwardnienie zanikowe boczne, konwersja tych właśnie czynności elektrycznych mózgu na słowa i frazy, czyli umożliwienie tym osobom komunikowania się z komputerami i wspomaganie po prostu ich życia w ten sposób. W jakim zakresie, można by się zapytać, w jakim zakresie MATLAB wspiera użytkowników i inżynierów? Istnieje wiele różnych oczywiście środowisk wspierających, programistycznych, pozwalających na rozwijanie aplikacji i prototypowanie algorytmów uczenia maszynowego i deep learningu. Natomiast w kontekście użycia MATLABa warto zwrócić uwagę na szereg aspektów, które to środowisko nam tutaj daje. Przede wszystkim MATLAB jest ukierunkowany na zastosowanie nie tylko naukowe, ale również na konkretne dziedziny przemysłu i zastosowania takie praktyczne, inżynierskie. Udostępnia pełne środowisko projektowania, począwszy od cały workflow, począwszy od importu danych poprzez ich analizę i wizualizację, rozwijanie algorytmów, aż do wdrażania rozwiązań już na konkretne platformy. Użytkownicy mogą zwiększać swoją produktywność przy pomocy różnego rodzaju aplikacji graficznych, które pozwalają na szybkie prototypowanie różnych algorytmów czy szybką analizę obrazów. Oraz pozwala też środowisko MATLAB jest otwarte na współpracę z innymi środowiskami, między innymi z środowiskami opartymi na Pythonie, gdzie bardzo wiele też deep learningowych modeli funkcjonuje. Są różne środowiska typu PyTorch, Caffe, TensorFlow. Może po tak krótkim wprowadzeniu przejdźmy może do konkretnych przykładów, na podstawie których będę chciał przedstawić właśnie różne możliwości środowiska MATLAB. Ja sobie tylko jeszcze może w tym momencie zerknę na czat, czy tutaj wszystko, nie ma jakichś pytań. Widzę, że tutaj koleżanka już ewentualne problemy stara się rozwiązać na bieżąco. Natomiast jakichś konkretnych pytań na razie nie widzę. Więc przejdźmy może do konkretnych przykładów, czyli mianowicie na kolejnych slajdach będę starał się przedstawić cały cykl projektowania rozwiązania w systemie MATLAB przy użyciu środowiska MATLAB opartego na głębokich sieciach neuronowych. Począwszy od przygotowania danych, czyli to jest taki pierwszy etap, który jest bardzo istotny w zasadzie w każdym technice uczenia maszynowego. Przy pomocy modelowania już konkretnych algorytmów, także postaram się powiedzieć parę słów na temat symulacji testowania jakichś większych rozwiązań całych systemów oraz skupić się też na przykładzie wdrożenia, czyli możliwościach wdrażania zaprojektowanych w MATLABie rozwiązań do już na konkretne platformy. Ja jeszcze też przepraszam, bo zdałem sobie sprawę, że nie włączyłem kamery, a pewnie część z Państwa by chciała też zobaczyć prezentera, więc postaram się może to teraz zrobić. Mam nadzieję, że nie będzie to za bardzo obciążać łącza i prezentacja będzie
płynnie, że tak powiem, przez tutaj WebExa transmitowane. Dobrze. Przejdźmy może do pierwszej części związanej z przygotowaniem danych. Przykład, jaki tutaj będzie pokazywany w środowisku MATLAB, jest to dotyczy segmentacji lewej komory serca na obrazach z magnetycznego rezonansu przy pomocy sieci głębokiej o architekturze VGG16. No i w trakcie tego całego workflow MATLABa będą pokazane właśnie, będziemy bazować właśnie na tym przykładzie. Ta segmentacja tutaj automatyczna, powiedzmy, o takich obrazów medycznych jest bardzo istotna, ponieważ no, z punktu widzenia diagnozowania chorób serca, na przykład różnego rodzaju, nie wiem, przerostu czy niewydolności serca. No i bardzo często dostajemy no, bardzo duże zbiory danych związane z, czy to z rezonansem magnetycznym, czy z jakimiś innymi modalnościami. No i powstaje pytanie, no, w jaki sposób wspomóc tutaj na przykład lekarza w analizie tych obrazów poprzez automatyczną detekcję no, pewnych nieprawidłowości na przykład, czy automatyczną segmentację pewnych fragmentów obrazu, które są tutaj istotne z punktu widzenia diagnostyki. Pierwszym etapem, tak jak wspominałem, jest w każdym uczeniu maszynowym i głębokim jest odpowiednie przygotowanie danych. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, żeby oczywiście przygotować odpowiednie zbiory danych uczących, walidacyjnych czy też testowych, odpowiednio sobie podzielić te dane, które dysponujemy do uczenia z nauczycielem. Natomiast też bardzo często przy przygotowaniu danych chodzi też o no jakby pewne dostosowanie czy wstępny preprocessing danych, wyczyszczenie z jakichś zbędnych, powiedzmy błędnych, powiedzmy usunięcie błędnych danych, które zawierają zbyt duże zakłócenia. Bardzo często dane, którymi dysponujemy, pochodzą one z różnych źródeł, z różnych sensorów, z różnych baz danych, mogą posiadać spójną lub niespójną strukturę, mogą być próbkowane z różnymi częstotliwościami, czy też mogą być zaszumione, albo też pochodzić z różnych domen. Mogą to być zarówno sygnały audio, sygnały różnego rodzaju jednowymiarowe, jak i obrazy. I ten etap przygotowania danych jest najczęściej w metodach machine learningu i deep learningu najbardziej czasochłonny. Natomiast jest to też etap, który jest najbardziej potrzebny. Tutaj zresztą jest taka, też można powiedzieć, cytat z osoby, która zajmuje się deep learningiem już od wielu lat. Jest, no powiedzmy, znana troszkę w środowisku też naukowym i nie tylko, która zwraca uwagę, że w zasadzie w trakcie pracy, no powiedzmy, swojej takiej badawczej, w większości skupiała się na rozwoju algorytmów i bardzo niewiele pracowała z danymi, natomiast po przejściu do firmy komercyjnej no, ten nakład pracy związanych z ogromem danych, które należy w pewien sposób przygotować do uczenia maszynowego, no, wzrósł bardzo dużo. Ja również ze swojego doświadczenia też mogę powiedzieć, że to przygotowanie odpowiednie danych jest bardzo istotne i bardzo często, no, mimo że metody deep learningowe charakteryzują się tym, że pozwalają w dużym stopniu poradzić sobie też z zaszumionymi danymi, z powiedzmy takimi niezbyt idealnymi danymi uczącymi, to jednak no mimo wszystko dalej ta stara zasada uczenia maszynowego, że jeżeli wrzucimy na wejście śmieci, to dostajemy śmieci na wyjściu, bardzo często znajduje też tutaj pokrycie w tym wszystkim, więc to przygotowanie danych jest bardzo, bardzo istotnym elementem i składnikiem tworzenia czy modelowania jakiegoś algorytmu deep learningowego. Niestety to przygotowanie danych, szczególnie w takim przypadku jak ten przykład segmentacji obrazów medycznych tutaj, jest najbardziej czasochłonnym etapem, dlatego że no musimy niestety przygotować każdy obraz ze zbioru uczącego. Musimy odpowiednio dokonać adnotacji, to znaczy osoby, które, lekarze, czy powiedzmy osoby, które
wiedzą, które piksele na tym obrazie należą do tego obiektu, który chcemy wyróżnić na obrazie, no muszą cierpliwie pozaznaczać te piksele na każdym obrazie uczącym. A ponieważ deep learning charakteryzuje się tym, że no wymaga do takiego prawidłowego uczenia bardzo dużych zbiorów danych, no to nakład pracy na właśnie tą kwestię związaną z adnotacją jest bardzo duży. No i to czasowo bardzo dużo zabiera jednak energii i czasu. Na szczęście w środowisku MATLAB dostarcza tutaj różnego rodzaju aplikacje pomocnicze, które ułatwiają nam ten preprocessing i labeling danych. Tu po prawej stronie na slajdzie widzą przykładowy Państwo takie narzędzie Image Labeler. Tych narzędzi jest jeszcze kilka różnych rodzajów, które tutaj też widać na slajdach. Natomiast ja postaram się pokazać praktycznie w tym momencie no właśnie taki przykład związany z przygotowaniem danych. Żeby przyspieszyć troszkę tą prezentację, ja przed prezentacją, korzystając właśnie z MATLABa, który mam tutaj zainstalowany, nagrałem krótkie wideo, na którym pokazuję poszczególne tutaj narzędzia. Więc dzięki temu będę mógł łatwiej się tutaj skupić na omawianiu tego, co Państwo widzą. Natomiast skorzystam tutaj z przykładów właśnie dostarczonych przez producenta. Tutaj w zasadzie dane, którymi dysponujemy, pochodzą z publicznej bazy danych, którą Państwo tutaj widzą w opisie, z Toronto, z Kanady. Ta baza jest do celów naukowych dostępna publicznie, więc zawiera różnego rodzaju właśnie obrazy związane z magnetycznego rezonansu z lewej komory serca i obrazy te są jakby w standardzie DICOM, czyli takim najbardziej popularnym formacie danych medycznych. W środowisku MATLAB mamy narzędzie DICOM Browser, czyli powiedzmy taką przeglądarkę obrazów do szybkiej wizualizacji, szczególnie DICOMowych. Ja tu muszę powiedzieć, że często jak się gdzieś, powiedzmy, gdzieś jakieś ma zdjęcie medyczne, które dostaje się gdzieś w standardzie DICOM, to zamiast korzystać z przeglądarki właśnie takiej, która jest zazwyczaj na CD dostarczana, to sobie wczytuję to zdjęcie w MATLABie i oglądam. Natomiast tutaj to narzędzie pozwala właśnie wybrać sobie źródło tych danych, zaimportować tam te obrazy z katalogu, a następnie przeglądać te obrazy, czy też eksportować je do przestrzeni roboczej MATLABa do jakiegoś dalszego przetwarzania. Tu jak widać można sobie oglądać różnego rodzaju obrazy. One zawierają, można powiedzieć, sekwencje z tych obrazów z rezonansu właśnie realizowanych gdzieś około 240 ramek. Więc nawet można jakąś taką animację sobie oglądać, czy ewentualnie można wyeksportować taki obraz do przestrzeni roboczej MATLABa. Ja to teraz tutaj robię po to, żeby później jeszcze pokazać jedno narzędzie Państwu. To jak widać tutaj z lewej strony, z prawej strony ten obraz został jakby w odpowiednim rozmiarze do przestrzeni roboczej MATLABa zaimportowany. Oczywiście, jeżeli ktoś zna MATLABa, to bardzo często też wykorzystuje funkcjonalność programową, czyli odpowiednie funkcje w MATLABie. Zresztą tworzenie skryptów w MATLABie, no to jest tak jakby, zawsze się jakby pisze te skrypty, czy tworzy skrypty, które robią jakieś przetwarzanie danych. Natomiast warto też zwrócić uwagę, że już od wielu wersji MATLABa, te skrypty MATLABa, które tutaj Państwo widzą, mogą być takimi skryptami troszeczkę interaktywnymi. To się nazywają live skrypty, czyli mogą zawierać zarówno bardzo taki przystępny w formacie takim dość czytelnym jakiś opis, czy jakieś obrazy, fragmenty kodu, no i rezultaty obliczeń, które się tutaj będą w tym interaktywnym skrypcie pojawiać. Czyli pełnią rodzaj w tym momencie takiego jakby też
można powiedzieć, dokumentowania tego, co robimy. Jeżeli chodzi o w tym momencie kolejny etap, czyli po przeglądnięciu tych obrazów sobie tutaj, no, kolejnym etapem byłoby właśnie dokonanie tej adnotacji danych. W tym celu wykorzystujemy tutaj takie narzędzie ImageLab.ai. Ja zaraz tutaj też będzie pokazane, jak to narzędzie, gdzie to znaleźć w środowisku MATLAB i jak ono wygląda. Ja tu tylko taki komentarz dodam, że oczywiście w narzędziu można wskazać pod katalog, w którym znajdują się różne obiekty, ale również można wykorzystać taki obiekt Image Data Store w MATLABie, gdzie wskazujemy, powiedzmy, katalog, gdzie znajdują się nasze obrazy czy jakieś dane. I automatycznie ten obiekt jest w stanie w tym momencie nam indeksować te wszystkie i wczytywać te dane z danego katalogu i można go podać też do innych narzędzi MATLABa, innych funkcji MATLABa, tak żeby mogły sobie to wykorzystywać. Czyli nie musimy martwić się jakby o tutaj ręczne wczytywanie czy programowe wczytywanie poszczególnych jakichś plików. Tutaj można zauważyć właśnie takie narzędzia apps w środowisku MATLAB, których jest bardzo dużo, takie graficzne, dodatkowe narzędzia, które pozwalają na pracę z danymi w sposób interaktywny, co jest szczególnie, powiedzmy, tutaj może przydatne dla osób, które jeszcze na przykład nie znają środowiska MATLAB dobrze, ale mogą dzięki tym narzędziom już jakby pewne operacje sobie tutaj z danymi przeprowadzić. Narzędzie ImageLabeler tutaj pozwala właśnie na wprowadzenie etykiet, które będziemy tutaj zaznaczać na obrazie, czy definiujemy nazwę i rodzaj etykiety. W tym przypadku będzie to etykieta typu pixel label, ponieważ będziemy zaznaczać poszczególne piksele. Jeszcze powinniśmy przynajmniej w tym momencie dwie etykiety sobie tutaj zaznaczyć, czyli tło, no i powiedzmy oznaczenie tutaj właśnie tej lewej komory serca. Następnie mamy różnego rodzaju, powiedzmy, takie narzędzia, które pozwalają malować po tym obrazie, zaznaczać w sposób interaktywny te piksele. Nie wiem, czy ja oczywiście tutaj dobrze zaznaczam tą lewą komorę serca. Bardziej chciałem pokazać jakby przykład właśnie takiego zaznaczania obiektów. No oczywiście tą operację musimy niestety powtórzyć dla każdego z obrazów, którymi dysponujemy, każdego obrazu uczącego. Natomiast możemy zautomatyzować. MATLAB pozwala również na jakby takie wstępne zautomatyzowanie sobie tej pracy. Domyślne to narzędzie ma dwa w tym przypadku detektory cech, które akurat w tym przypadku się nam nie przydadzą do tej segmentacji tutaj tego obrazu medycznego, ale zawsze mamy możliwość tutaj zrobienia własnego algorytmu. I tutaj środowisko MATLAB, jeżeli sobie to klikniemy, tworzy nam szablon w tym momencie kodu takiego algorytmu, który którym możemy na przykład zrobić taką częściową automatyzację zaznaczania fragmentów. Jest tutaj bardzo dobrze to wszystko udokumentowane, gdzie co należy wpisywać. Krótko mówiąc, robi się w jednym miejscu inicjalizację, sprawdzenie, powiedzmy, jakichś tych etykiet, które gdzieś tam użytkownik wprowadza, no i właściwy algorytm, który ma nam wspierać troszeczkę. Te zmiany, które ja tutaj zrobiłem, zajęły mi dosłownie tam, korzystając z dokumentacji, powiedzmy, bo korzystając z przykładu, z dokumentacji, zajęły parę minut, krótko mówiąc, żeby sobie taki własny algorytm tutaj wspomagający troszkę tą ręczną anotację zrobić. Więc część oczywiście tych elementów tutaj nawet zupełnie pominąłem, jakieś sprawdzenie czy poprawności tych narzędzi zaznaczania. No wiadomo, że jak się tworzy jakiś interfejs graficzny do jakiejś aplikacji, no to jakby większa ilość kodu dotyczy sprawdzania, powiedzmy, czy użytkownik kliknął to, co trzeba i czy odpowiednio wybrał opcję. Natomiast właściwy algorytm tutaj jest w funkcji segment image i ta funkcja, ten algorytm jakby został również przygotowany w innym narzędziu MATLABa, mianowicie w narzędziu apps,
Mamy takie narzędzie, jak widać, tych narzędzi troszeczkę tutaj jest. W Image Processing and Computer Vision mamy taką aplikację Image Segmenter. I to narzędzie pozwala nam jakby w graficzny sposób dokonywać segmentacji obrazów przy pomocy różnych takich standardowych metod, które są już znane w dziedzinie przetwarzania obrazu. Ja wczytuję tutaj wcześniej zaimportowany, wyeksportowany do przestrzeni roboczej obraz z tego DICOM-a. No i można sobie tutaj testować różne metody segmentacji. Czy to jakieś globalne progowanie, czy jakieś manualne progowanie. Widać, że część metod jakby takiego automatycznej segmentacji nie działa. Tym niemniej można sobie wybrać metody, które będą jakieś bardziej zaawansowane, typu na przykład Graph Cut, czy też jakieś aktywne kontury. Akurat w tym przypadku Graph Cut polega na tym, że musimy zaznaczyć sobie, powiedzmy, obiekt, zaznaczyć tło, jakieś piksele należące do obiektu, do tła. W zasadzie nawet nie trzeba tego chyba tak obrysowywać, jak ja to robiłem, tylko wystarczy po prostu zrobić jakąś taką kropkę gdzieś w jakimś miejscu, gdzie jest tekstura, która zawiera tło albo zawiera obiekt. No i ten algorytm już widać troszeczkę ma lepszą tą segmentację, może nie idealną, ale no akurat można go poprawić ewentualnie jakimiś aktywnymi konturami, no i wygenerować sobie funkcję, która robi dokładnie to samo, tylko w sposób programowy, co robiliśmy w sposób tutaj interaktywny. No i właśnie dokładnie to samo narzędzie właśnie wykorzystałem, tą funkcję, żeby utworzyć sobie, uzupełnić ten szablon algorytmu. Można sobie teraz ten szablon po przetestowaniu oczywiście zaimportować. No i w tym momencie można go już używać do tego, aby wspomagać w tym momencie naszą ręczną adnotację. Oczywiście sytuacja jest troszkę taka, że ten algorytm nie będzie działał oczywiście dobrze na każdym obrazie, ale to jest jakby takie ułatwienie, to znaczy łatwiej jest nam poprawić działanie algorytmu niż zaznaczać czasami od początku. Jak widać, na pierwszym obrazie nawet lepiej zaznaczył ten fragment, który nas interesuje, niż ja ręcznie to zaznaczyłem. Natomiast na kolejnych obrazach już troszeczkę gorzej. Ten taki szybki algorytm, no tylko proszę mieć tutaj jakby też na uwadze, że możemy oczywiście poprawiać ten nasz algorytm segmentacji odpowiednio. Natomiast jak można było zauważyć, zrobienie tego algorytmu, no to było nawet niecała minuta, więc no trudno się spodziewać też jakby dużej tutaj skuteczności takiego algorytmu. W każdym razie to narzędzie, tak jak widać, pozwala na zrobienie właśnie takiej adnotacji tych obrazów. Następnie tą adnotację, jeżeli jesteśmy już z niej zadowoleni, możemy wyeksportować sobie, no i ona będzie w tym momencie później używana w procesie uczenia sieci głębokiej. Czyli to był właśnie ten etap przygotowania danych. Tutaj bym jeszcze tak właśnie wspomniał dla osób, które trochę już na przykład znają MATLABa, że warto zwrócić właśnie uwagę na obiekty w MATLABie typu DataStore, dzięki którym mamy możliwość właśnie takiej sprawnej obsługi programowej różnych plików, katalogów z plikami, z danymi. Te data story są w różnych formatach, są image data story do obrazów, audio data store czy file data store do różnych innych typów danych. Jeżeli dysponujemy, też bardzo często też występuje sytuacja, że mamy do czynienia z danymi, które nie mieszczą się w pamięci operacyjnej, również MATLAB wspiera różne typy danych, które pozwalają na pracę z danymi, które nie mieszczą się w pamięci operacyjnej komputera. Przykładem mogą być tak zwane toll arrays. Natomiast, żeby tutaj jakby nie przedłużać kwestii związanej z typami danych, ponieważ chciałbym jeszcze w tej prezentacji skupić się troszeczkę na również modelowaniu tego algorytmu, to przejdźmy może do już następnego etapu, a mianowicie już etapu modelowania algorytmu. Czyli pierwszy etap, modelowanie, import danych i
odpowiednie narzędzia do adnotacji tutaj przedstawiłem, natomiast teraz chciałbym skupić się na tym, w jaki sposób w MATLABie możemy modelować różne algorytmy uczenia maszynowego. Jeżeli chodzi o środowisko MATLAB, to mamy kilka toolboxów w zasadzie, czy modułów rozszerzających, które są szczególnie ukierunkowane na właśnie machine learning czy deep learning. Jednym jest, z nich to jest Statistics and Machine Learning Toolbox, który zawiera w zasadzie większość w tym momencie algorytmów uczenia maszynowego, regresji, uczenia bez nauczyciela i tak dalej. Oprócz tego mamy Deep Learning Toolbox, który dotyczy właśnie sieci głębokich, ale także również sieci zwykłych, takich standardowych. One nazywane są w środowisku MATLAB dokumentacji Shallow Networks. To jest dawna funkcjonalność Neural Network Toolbox z MATLABa. Mamy też Reinforcement Learning Toolbox, który właśnie zawiera algorytmy uczenia ze wzmocnieniem, również moduły Predictive Maintenance do właśnie zastosowań Predictive Maintenance i wiele również innych ukierunkowanych na dziedziny. Te moduły MATLABa rozszerzające zawierają w zasadzie większość takich standardowych, typowych algorytmów, które możemy napotkać z uczenia maszynowego czy sieci neuronowych. W związku z czym zapewniają nam pewne podstawowe bloki, takie, na których możemy bazować funkcjonalności, nie musimy pewne rzeczy rozwijać od zera. Oprócz tego, jeżeli chodzi o deep learning, MATLAB umożliwia zaimportowanie większości już gotowych modeli deep learningowych, które są dostępne gdzieś w internecie, takich jak na przykład sieci AlexNet, GoogleNet, VGG itd. Czyli takie standardowe, typowe sieci, które zostały już gdzieś przez inne firmy czy ośrodki nauczone najczęściej na bardzo dużych bazach danych, i które można wykorzystać do właśnie naszych tutaj różnego rodzaju zastosowań. No i tak jak już wspominałem wcześniej, mamy bardzo dużo różnego rodzaju przykładów takich referencyjnych związanych z detekcją obiektów, semantyczną segmentacją, przetwarzaniem mowy, sygnałów itd., itd. W zasadzie tutaj te przykłady w środowisku MATLAB są o tyle fajne, że one są tutaj robione, można powiedzieć, to jest czysty kod taki, powiedzmy, MATLABowy w postaci live scriptów, które ten kod można sobie modyfikować, można dostosowywać do własnych potrzeb, czyli bardzo często widząc jakiś przykład semantycznej segmentacji, można go wykorzystać tylko podmieniając źródło danych i wprowadzając niewielkie poprawki i bardzo szybko dzięki temu sprawdzić, czy na przykład nasz pomysł na semantyczną segmentację w konkretnych danych, którymi dysponujemy, no, będzie działał, czy wymaga jakby więcej pracy. To znakomicie przyspiesza po prostu pracę i rozwijanie różnego rodzaju algorytmów. Oprócz tego, no, tak jak już wspomniałem, MATLAB ma różnego rodzaju aplikacje, które też wspierają nas w tworzeniu głębokich sieci neuronowych. Jednym z tych aplikacji jest Deep Network Designer, który w zasadzie jest to jedno z takich narzędzi, które z jednej strony pozwala zaimportować sobie jakąś gotową sieć, albo ewentualnie utworzyć czystą sieć od zera. I to narzędzie z lewej strony zawiera, powiedzmy, bibliotekę różnego rodzaju warstw, które możemy tutaj składać, możemy definiować parametry takich sieci. Po prawej stronie widać wszystkie parametry takich sieci. Po połączeniu tej sieci możemy przeanalizować, czy dana struktura jest w porządku, czy no, gdzieś nie pomyliliśmy się w tych parametrach. Następnie możemy wybrać zakładkę Data, gdzie możemy zaimportować dane do uczenia z jakiegoś folderu, ustawić różne opcje augmentacji, podziału na zbiór testowy, ustawić parametry uczenia, a następnie zrealizować właśnie przy pomocy tego narzędzia uczenie takiej sieci głębokiej, obserwując rezultaty, no i w miarę potrzeby wracając się do zmiany parametrów i ewentualnie, jeżeli jesteśmy zadowoleni z takiego rezultatu, wygenerować czy też kod MATLABa, czy po prostu wyeksportować gotową sieć do środowiska MATLAB.
Ponieważ to, co też ostatnio sam zauważyłem i napotkałem, uczenie sieci głębokich jest troszeczkę też taką losową kwestią, ponieważ bardzo wiele zależy od inicjalizacji wag poszczególnych warstw. Mamy też warstwy typu dropout, które wprowadzają losowe jakby pewną losowość w procesie uczenia, pozwalając zwiększyć generalizację takich sieci. Wszystko to sprawia, że no bardzo często też modyfikujemy też parametry uczenia, próbujemy dobrać różne parametry typu learning rate do uczenia sieci, więc musimy testować wiele razy różnych wersji, powiedzmy, takiej sieci. W tym zadaniu wspiera nas kolejne narzędzie Experiment Manager, który pozwala no w zasadzie sobie podefiniować przy pomocy skryptów pewne parametry, którymi chcemy testować, zmieniać sieć i uczyć jednocześnie, powiedzmy, wiele różnych wersji tej sieci i wybierać sobie taką, która najbardziej w tym momencie nam tutaj najlepiej się nauczy na przykład, czy dobrać w ten sposób na przykład parametry sieci, parametry uczenia. Na przykład może nam powiedzieć, że ten parametr uczenia możemy zmieniać i to narzędzie automatycznie nam powiedzmy tutaj przegląda te wszystkie parametry i testuje, uczy tą sieć no i porównuje rezultaty według zadanego kryterium, które nas interesuje. Oprócz tego oczywiście MATLAB też dysponuje takim, ponieważ to jest tworzenie sieci, to tworzenie sieci możemy oczywiście robić w sposób taki graficzny, ale możemy oczywiście te bloczki składać zupełnie w sposób programowy, funkcjami, jeżeli ktoś woli w ten sposób. Natomiast jeżeli ktoś potrzebuje tworzyć własne warstwy, możemy również własne warstwy tutaj definiować. Mamy też również możliwość tworzenia własnych, można powiedzieć, pętli uczenia, czyli w zasadzie dostosowywania tego procesu uczenia, czy tej budowy tej sieci, no można powiedzieć, tak bardzo niskopoziomowo. Trochę tak jak w innych środowiskach, na przykład Pythonowych, gdzie bardzo często definiuje się taką sieć, no bardzo tak od podstaw, poszczególne warstwy, wagi, jakieś poszczególne etapy tych algorytmów uczenia, co daje też większą elastyczność, ale z drugiej strony zwiększa nakład pracy. W MATLABie również ten niskopoziomowy interfejs jest do dyspozycji i można powiedzmy, no, w zasadzie dowolnie dostosowywać sobie taką architekturę sieci. Jeżeli chodzi o też trenowanie sieci, to tutaj bardzo istotny jest też aspekt jakby przyspieszania obliczeń czy skalowania tych obliczeń. No, wiele uczenie sieci na bardzo dużych zbiorach danych jest bardzo czasochłonne obliczeniowo i zazwyczaj przy uczeniu sieci głębokich wykorzystuje się GPU, czyli karty graficzne, które znakomicie właśnie nadają się do przyspieszania obliczeń i uczenia takiej sieci. W związku z czym MATLAB również wspiera karty NVIDIA, więc mając Parallel Computing Toolbox można to uczenie w zasadzie automatycznie chyba się włącza na GPU, wykorzystuje GPU, no chyba że sobie zażyczymy, że chcemy na procesorze uczyć, a nie na GPU. Mamy również oczywiście możliwość przyspieszania obliczeń przez w chmurze, w różnych centrach danych, w środowiskach typu Azure, AWS czy Docker. To są różne takie referencyjne architektury, które pozwalają nasze aplikacje no, uruchamiać na przykład w chmurze. Tutaj nie będę się oczywiście na tym skupiał, bo to jest jakby osobny temat, któremu można byłoby poświęcić bardzo dużo czasu. No i to, co jest jeszcze warte, aby zwrócić uwagę, to jest właśnie ta interoperacyjność z innymi frameworkami, szczególnie Pythonowymi, które są bardzo popularne. Mianowicie mamy możliwość zarówno importu, jak i eksportu nauczonych sieci do i z środowiska MATLAB. Bezpośrednio można importować z TensorFlow czy z Caffe, a z innych środowisk można też poprzez taki standard wymiany głębokich sieci neuronowych ONNX importować i eksportować. Tu też nadmienię, że nie zawsze oczywiście ten import jest taki bardzo, można powiedzieć, prosty, dlatego że w środowiskach, czy to TensorFlow, czy Caffe, no bardzo często
jest dużo jakichś takich sieci gotowych gdzieś do pobrania, gdzieś z GitHuba w internecie. Natomiast one są bardzo, tak można powiedzieć, skustomizowane, nie używają standardowych warstw, więc tutaj pewne problemy czasami mogą z importem wystąpić, no na zasadzie takiej, że musimy sobie te warstwy, które nie są standardowe, czy jakieś niestandardowe podejście stosowane w Pythonie, no my musimy to też oprogramować w MATLABie, czyli nie zawsze da się zaimportować pewne rzeczy, ale w dużym stopniu ten import-eksport działa, w związku z czym no, jeżeli ktoś na przykład woli pracować gdzieś w środowisku Pythonowym, ale na przykład podobają mu się w MATLABie narzędzia, które pozwalają na tworzenie i testowanie sieci, no to może sobie taką sieć wytrenować w MATLABie, wyeksportować przez ONNX i używać gdzieś w Pythonie. Przejdźmy może teraz do kolejnego przykładu, w którym postaram się przedstawić proces uczenia sieci głębokiej właśnie do semantycznej segmentacji. Będziemy tutaj korzystać już z adnotowanych, z tych zbiorów danych zawierających te obrazy magnetycznego rezonansu oraz informacji o etykietach pikseli przygotowane wcześniej, nie przeze mnie oczywiście, tylko w zasadzie tej bazie danych, która tam jest dostępna, już tam ona zawiera, powiedzmy, zanotowane przez lekarzy te obrazy. W związku z czym naszym zadaniem jakby jest tylko je zaimportować tutaj do środowiska MATLAB, co zresztą no, pokazywałem właśnie na etapie troszeczkę tego importu danych na samym początku. Czyli przechodzimy właśnie tutaj do tego przykładu. Tu w ogóle też warto zwrócić uwagę, ja tu jakby pominąłem zupełnie ten aspekt, nie komentowałem, ale to, co tutaj jakby jest, to jest tak zwany też projekt MATLABa. MATLAB pozwala jakby sobie tak pakować pewne zbiory funkcjonalności w projekty, nad którymi jest łatwiej później na przykład zarządzać. Więc osoby, które lubią tego typu pracę, mogą sobie taki projekt zdefiniować i wtedy za każdym razem mogą jakby pewne ustawienia sobie odtwarzać. Tutaj na samym początku oczywiście korzystamy z tych właśnie dostęp do danych przy pomocy obiektów DataStore. No i mamy pierwszy obiekt Image DataStore, który będzie pozwalał nam na zaimportowanie danych z standardu właśnie DICOM tych obrazów z rezonansu magnetycznego. Te obiekty są opisane w dokumentacji. Będziemy też korzystać z obiektu Pixel Label Data Store. To jest taki obiekt, który pozwala zaimportować te dane właśnie adnotacji manualnej, którą robiliśmy, która no, pozwala jakby powiedzieć, który piksel należy do jakiego obiektu, czy w tym przypadku do tła, czy do tej lewej komory serca. Więc to jest jakby no to, ten ground truth, czyli ta właściwa segmentacja, którą będziemy starali się nauczyć tej sieci głębokiej. I do tego mamy jeszcze taki pixel label image data store, który łączy w sobie obydwa poprzednie data store. Jak widać tutaj w zasadzie niewiele mamy w tym momencie w tym obiekcie DataStore do ustawienia. Podwskazujemy po prostu katalog, no i on automatycznie indeksuje nam te pliki w tym katalogu. Ewentualnie możemy pokazać też taką funkcję read function, czyli to jest taka funkcja, która będzie się nam uruchamiać przy wczytywaniu każdego z tych plików, co pozwala nam na przykład bardzo łatwo zrobić jakiś dodatkowy preprocessing tych danych. Jeżeli chodzi o Pixel Label DataStore, no to podajemy, jakie tam mamy klasy, których się spodziewamy, no i też wskazujemy katalog i dostajemy odpowiednie po prostu obiekt, który zaindeksuje nam te wszystkie dane, adnotacji, które tam są w katalogu odpowiednio umieszczone. To, co można też zauważyć, to te obiekty dają nam dodatkową funkcjonalność, mają różne metody, które pozwalają na przykład zliczyć, ile jest obiektów danej klasy. Tutaj od razu się można zorientować, że tła mamy więcej pikseli niż pikseli obiektu, no co jest typowe zresztą do semantycznej segmentacji zadania. Mamy dodatkową funkcję pomocniczą, która pokazuje tutaj
pozwala nam, krótko mówiąc, nałożyć na obraz tą anotację, żeby można było się zorientować, jak to wszystko wygląda. I ona wykorzystuje takie funkcje read image. I tu mamy obiekt jeden data store, obiekt drugi, obiekt data store. Więc korzystanie z tych obiektów data store w sposób programowy jest bardzo, bardzo takie też intuicyjne. No, mamy parę funkcji, które musimy pamiętać i w zasadzie nic więcej, już więcej nie musimy się uczyć. Możemy sobie właśnie podglądnąć tą adnotację, taką wykonaną przez lekarza, jak ona powinna wyglądać. A następnie możemy przejść już, mając te dane, czyli te obiekty data store, możemy przejść do jakby tworzenia sieci i jej trenowania. Do trenowania sieci jest jedna funkcja i ona przyjmuje informacje w postaci źródła danych, czyli skąd mamy pobierać dane do uczące. L-graph to jest struktura sieci, no i opcje uczenia, które no, zawierają właśnie takie informacje, jak na przykład learning rate i tak dalej. Ups, przepraszam, coś tu kliknąłem nie tak jak trzeba. Już zaraz sobie tutaj. Więc pierwsza rzecz, którą musimy przygotować, no to to źródło danych. I w zasadzie tutaj taka jeszcze jest jedna uwaga, ponieważ bardzo często występuje sytuacja, gdzie nie dysponujemy bardzo dużym, licznym zbiorem danych do uczenia głębokiego, więc częstym jakby taką metodą zwiększenia liczebności tego zbioru, jednocześnie jakby zwiększenia powiedzmy troszkę takiej odporności powiedzmy nauczonej sieci na różnego rodzaju zakłócenia jest stosowanie takiej techniki augmentacji danych. Polega ona w przypadku obrazów, na przykład, że bierzemy ten obraz jeden źródłowy uczący i go na przykład losowo obracamy, czy robimy translację, czy jakieś różne zniekształcenia, czy dodajemy różne jakieś szumy do tego. W związku z czym jakby sztucznie zwiększamy troszeczkę liczebność zbioru uczącego. W MATLABie można to bardzo prosto zrobić, mając taki obiekt image data augmenter, gdzie podajemy po prostu parametry tej augmentacji. No i później ten obiekt image data augmenter podajemy do jako jeden, można powiedzieć, ze składników pixel label image data store, czyli tutaj łączymy obiekt data store, który pobiera obrazy źródłowe, obrazy annotacji, no i ten narzędzie, ten obiekt do augmentacji danych w jeden wielki, powiedzmy, taki obiekt i ten obiekt będzie naszym źródłem danych do uczenia sieci głębokiej. To, co jeszcze tutaj warto zrobić, no to jeszcze sobie jakby, powiedzmy, losowo dzielimy w tym momencie ten zbiór jeden wielki danych na zbiór uczący, zbiór walidacyjny i zbiór testowy, czyli takie klasyczne podejście w przypadku uczenia maszynowego, że musimy mieć te trzy zbiory, które są używane w procesie uczenia. Kolejna rzecz to jest przygotowanie właśnie tej struktury sieci. No i tutaj albo możemy zbudować taką sieć zupełnie od zera, albo też możemy zaimportować taką sieć, no, na przykład VGG16 gdzieś powiedzmy gdzieś z internetu, albo w przypadku semantycznej segmentacji MATLAB upraszcza nam to zadanie w sposób taki, że po prostu mamy funkcję segnet layers albo unit layers w zależności od tego w tym momencie, czy bazujemy na gotowej jakiejś sieci, czy tworzymy ją zupełnie od zera, która tworzy nam taki, można powiedzieć, szablon warstw tej sieci, którą potrzebujemy, która jest jakby typową siecią do segmentacji semantycznej. Akurat w tym przypadku jest ona oparta o sieć VGG16. To jest tak zwane transfer learning, czyli wykorzystanie. Ktoś kiedyś uczył tą sieć na przykład VGG16 w zadaniach klasyfikacji obiektów, ale w trakcie obrazów, a w trakcie tego uczenia no, sieć wykształciła sobie pewne detektory cech, i można te detektory cech, te wagi poszczególnych warstw wykorzystać też do naszego, powiedzmy, zadania, w tym przypadku semantycznej segmentacji, no bo każdy obraz zawiera, krótko mówiąc, jakieś cechy typu krawędzie i tak dalej, więc to, co się nauczyła ta sieć w procesie uczenia zupełnie innego zadania rozwiązywania,
może być przydatne również w naszym zadaniu. Więc wykorzystujemy w tym momencie, powiedzmy wstępnie, te wagi nauczone z sieci VGG16. Dostosowywujemy oczywiście do rozmiarów obrazu wejściowego. Tworzymy sobie właśnie tą architekturę przy pomocy Segnet Layers. Tu w dokumentacji oczywiście można sobie też od razu przeskoczyć i zobaczyć mniej więcej jak używać, powiedzmy, tej funkcji. I możemy też zrobić właśnie, przeanalizować, tu będzie krótkie pokazanie właśnie tej architektury sieci, żeby Państwo widzieli. Ona zawiera 91 warstw, czyli nawet całkiem sporo, można powiedzieć. Oczywiście w tym tutaj jakby no, akurat może ta sieć nie będzie najlepsza też do tego rozwiązania tego problemu. Być może trzeba zmodyfikować tą architekturę. Jak widać, ona ma taką trochę architekturę typu U. Tam są takie odgałęzienia. No i tu mamy też informacje właśnie, gdzie, jakie poszczególne warstwy, ile mają wag, ile mają parametrów. Wszystkie w zasadzie potrzebne informacje. Na samym końcu mamy pixel labels, taką warstwę, która po prostu robi tą samym końcu. To, co jeszcze musimy zrobić akurat w przypadku semantycznej klasyfikacji, to jest uwzględnienie niezbalansowania klas. Jak można było zauważyć, mamy więcej pikseli tła niż obiektu, w związku z czym no, może się zdarzyć, że w tym procesie uczenia sieć więcej nauczyłaby się tła niż obiektów. Więc jak można tutaj sobie poradzić z tym? Można zrobić na zasadzie takiej, że warstwy w warstwach ostatnich można podać wagi, powiedzmy, dla poszczególnych klas, albo można podmienić ostatnią warstwę na taką specjalistyczną warstwę Dice Pixel Classification Layer, która już posiada odpowiednie algorytmy, które no, radzą sobie właśnie z takim niezbalansowaniem klas. Tu w dalszych etapach właśnie tego przykładu będzie pokazane, jak można sobie właśnie podmienić jedną warstwę w sieci. Można sobie wziąć właśnie tą ostatnią warstwę. Można bardzo szybko podmienić na zasadzie właśnie najpierw będziemy sobie ostatnią warstwę Pixel Classification Layer, będziemy na tą Dice Pixel Classification Layer podmieniać. Czyli tworzymy sobie nową warstwę Dice Pixel Classification Layer, a następnie stosujemy funkcję Remove Layers z tego naszego grafu, połączeń Add Layer, Connect Layer, no i w tym momencie wstawia to odpowiednią warstwę, czy podmienia odpowiednią warstwę. Więc nawet w sposób programowy analiza tutaj tych warstw, czy modyfikowanie tych warstw jest też w miarę proste i wymaga, powiedzmy, tam znajomości paru czy parunastu funkcji. No i samo uczenie w tym momencie, jeszcze pozostały nam ustawienie opcji uczenia. Opcje uczenia ustawia się tak, jak tutaj widać, w takiej strukturze options. No i następnie wykorzystuje się funkcję train network, gdzie podajemy właśnie te nasze trzy parametry, o których mówiłem. Ja tutaj w tym przykładzie akurat nie uczyłem sieci, tylko wczytałem gotowy model przygotowany przez producenta. No, próbowałem to uczyć na moim laptopie, który nie jest może do końca jakby stary i słaby. Natomiast po 15 minutach oszacowałem uczenia tej sieci, oszacowałem, że uczenie zajęłoby mi około 50 godzin, więc jakby stwierdziłem, że mój komputer jest tutaj jakby za słaby do tego zadania, więc wczytałem po prostu gotową, przygotowaną już przez producenta nauczoną sieć. Natomiast no to właśnie też tutaj jakby motywuje to, że no, czasami jednak mamy tego typu problemy, tyle danych, że uczenie jakby no, musimy zrzucić na właśnie jakiś klaster komputerów, czy gdzieś w chmurę, czy na bardzo mocne serwery wyposażone w wiele GPU. No i po nauczeniu takiej sieci możemy podać jej na przykład zbiór
powiedzmy jakiś tam testowy czy uczący, podać tą strukturę sieci, która jest tutaj nauczona. Też stosujemy właśnie Image Data Store, żeby sobie obrazy testowe na przykład zrobić. No i przy pomocy jednej funkcji albo Semantic Seg, która robi taką segmentację dla całego obiektu Data Store, albo można też bezpośrednio zrobić funkcję Predict dla obiektu Net, dla pojedynczego obrazu. Można sobie takie testowanie zrobić. Automatycznie widać, uruchamia mi się też Parallel Pool, czyli w moim przypadku cztery workery, gdzie to testowanie będzie robione równolegle, zrównoleglone. To znaczy, jeżeli byśmy, tu akurat będzie około 40 obrazów, więc to może nie było konieczne, natomiast w przypadku, gdybyśmy mieli, nie wiem, 100 tysięcy obrazów testowych, no to zrównoleglenie tego testowania też jest wskazane. Do wykorzystania oczywiście tego zrównoleglania trzeba mieć Parallel Computing Toolbox w MATLABie. No i to pozwala właśnie wykorzystać takie wiele workerów na jednym komputerze. Tu może tylko jedna taka generalna uwaga, że oczywiście można też próbować uczyć sieć i też się często uczy sieć właśnie przy pomocy właśnie wielu uruchamiania wielu workerów, tyle że jeżeli korzystamy na przykład na komputerze, mamy jedno GPU, no to jedno GPU zawsze będzie wąskim gardłem dla tych wszystkich, powiedzmy, naszego uczenia. MATLAB zapewnia również też w przypadku semantycznej segmentacji, jak i innych rodzajów klasyfikacji, gotowe funkcje, które tutaj pozwalają na zrealizowanie różnego rodzaju ewaluacji, czyli sprawdzenie dokładności, skuteczności takiej segmentacji, czyli różne rodzaje miar błędów. Jedną z takich istotnych jest Intersection over Union. To jest tak bardzo często, powiedzmy, taka miara, która pokazuje nam informację, czy ta segmentacja semantyczna segmentacja jest realizowana dobrze, czy niedobrze. Więc po tym można się od razu też zorientować, mając zbiór testowy, czy ta sieć się nauczyła dobrze, czy rezultaty są zadowalające, czy jednak musimy jednak trochę więcej czasu poświęcić na dalsze uczenie i próbę zmiany parametrów uczenia, czy struktury, czy architektury sieci. Bądź też, tak jak wspominałem na początku, dostosowanie inaczej danych uczących. To było przedstawione w tym momencie ten etap modelowania algorytmów. Natomiast chciałbym, zanim będziemy kontynuować nasz przykład w kierunku wdrażania, chciałbym jeszcze tutaj taką drobną dygresję zrobić, bo tutaj akurat może nie mam przykładu jakiegoś konkretnego, ale warto wspomnieć również o tym, że bardzo często modelujemy te algorytmy sztucznej inteligencji czy deep learningowe, jakieś modele w kontekście większych jakichś systemów. To znaczy niekoniecznie, że mamy, powiedzmy, dane wyjściowe, jakieś obrazy i wyjściowe, ale bardzo często chcemy też rozwijać całe urządzenia, na przykład jakieś, powiedzmy, nie wiem, od razu w tomografię to gdzieś zintegrować, czy też zintegrować z jakimś systemem, który jest wyposażony nie tylko w procesor, ale również w jakieś urządzenia typu pompy i tak dalej. Więc projektujemy całe urządzenie. W związku z czym do modelowania tutaj jakby takich całych systemów bardzo dobrze nadaje się Simulink, który też jakby jest, no można powiedzieć, może niezależny troszeczkę od MATLABa, czy zależy od MATLABa, bo Simulink i MATLAB jest raczej, wymaga MATLABa do działania, natomiast prezentuje troszeczkę odmienne podejście do projektowania urządzeń czy całych systemów, ponieważ składamy sobie cały system z takich bloczków, tak jak tutaj widać. Możemy sobie modelować i symulować nie tylko obiekt, ale również jego otoczenie. W związku z czym dokonywać różnego rodzaju testów kompletnych całych systemów, również wielodomenowych, nie tylko zawierających, powiedzmy, no same algorytmy przetwarzania sztucznej inteligencji czy przetwarzania obrazów, ale również algorytmy modelowania, nie wiem, już poszczególnych podsystemów elektronicznych czy pneumatycznych czy jakichś innych. I tutaj jakby jest całe podejście model-based design, o którym może nie będę się skupiał, tylko odsyłam Państwa do innych naszych seminariów.
czyli modelowanie całego systemu, automatyczna generacja kodu z tego systemu i weryfikacja i walidacja, szczególnie istotna, no szczególnie na przykład też w urządzeniach medycznych, gdzie no, weryfikacja działania systemu jest bardzo istotna. Więcej informacji na temat właśnie takich medycznych urządzeń modelowania mogą Państwo znaleźć na tej stronie MathWorks. Natomiast ja już tutaj jeszcze chciałem jeden przykład pokazać w tej prezentacji, a mianowicie możliwości wdrażania takiej zaprojektowanej i nauczanej sieci głębokiej na różne platformy. Jeżeli chodzi o możliwości wdrażania, to środowisko MATLAB, tak jak mówiłem, zapewnia cały workflow właśnie od początku importu danych i modelowania i uczenia tych sieci poprzez właśnie możliwości wdrażania. Zakończywszy na możliwościach wdrażania zarówno na procesory, czy to intelowskie, czy ARM, czy też na GPU, czy również też mamy możliwość generowania, czy przerzucania powiedzmy tych modeli deep learningowych na układy FPGA. Do tego są oczywiście osobne, można powiedzieć, moduły rozszerzające MATLABa, natomiast mamy również też oprócz tego możliwość wdrażania aplikacji w systemach typu Enterprise, czyli czy desktopowych, czyli można sobie na przykład wyobrazić aplikację, że robimy w MATLABie właśnie modelujemy taką sieć głęboką, która będzie rozpoznawać obrazy, dorabiamy w MATLABie, bo w MATLABie też można interfejs graficzny do tej naszej sieci dorobić, jakieś przyciski i robimy aplikację niezależną, którą udostępniamy na przykład lekarzowi no, do pracy. Myślę, że najlepsze podsumowanie chyba zawiera ten slajd tutaj. Pokazuje też różne moduły MATLABa, MATLAB Compiler, który pozwala robić niezależnych aplikacji, czy też dodatków na przykład do Excela. MATLAB Compiler SDK, który działa podobnie jak MATLAB Compiler, ale robi różne takie moduły zamiast gotowych aplikacji, które można integrować ze środowiskami C, czy Java, .NET, czy Python. Też MATLAB Production Server, który pozwala te wszystkie moduły uruchamiać w takim wspólnym środowisku na serwerze, na systemach typu Enterprise i zarządzać tymi różnymi wersjami tych modułów. No i możliwości właściwej generacji kodu już, bo to w zasadzie jest generacja takich aplikacji, natomiast tutaj po prawej stronie mamy możliwość generacji kodu na urządzenia wbudowane, czy też kodu C++ przy pomocy MATLAB Coder, czy kodu na GPU przy pomocy narzędzi GPU Coder, czy też na HDL Coder i w tym momencie nie pamiętam, jak się nazywa ten toolbox do Deep Learning HDL Coder, czy jakoś tak się nazywa ten moduł, że deep learningowe modele możemy też na FPGA przerzucać. Z Simulinka oczywiście też mamy własne kodery, które z Simulinka potrafią integrować tutaj te aplikacje. To, co chyba zapomniałem jeszcze wcześniej troszeczkę powiedzieć, to to, że te modele deep learningowe właśnie możemy od wersji 20b MATLABa integrować też z Simulinkiem. Natomiast przechodząc do takiego konkretnego przykładu, postaram się pokazać, jak się generuje kod na kartę GPU przy pomocy GPU kodera. No i tutaj wygląda to w sposób następujący, że mamy też również odpowiednie narzędzia. Momencik, ja może tutaj zatrzymam, bo mamy pytanie na czacie. Jakie moduły, toolboxy są potrzebne, by efektywnie wykorzystać deep learning w MATLABie? Wydaje mi się, że oczywiście musimy mieć, znaczy ja zazwyczaj jak rozwijam różne rozwiązania, to korzystam no przede wszystkim z deep learning toolbox, natomiast przydaje się bardzo też statistics machine learning toolbox, ponieważ on zawiera dużo funkcjonalności właśnie związanych z, no, z machine learningiem i z klasycznymi metodami, które też często warto porównać z działaniem deep learningu, bo bardzo często zamiast deep learningu można jakiś prostszy model użyć, który będzie równie dobrze działał. Jeżeli chodzi o integrację danych, no to te konwertery powiedzmy danych związane z importery sieci, no to one są w deep learning toolbox już
więc to są zawarte. Natomiast równoleglanie operacji, no to na pewno Parallel Computing Toolbox pozwala uruchamianie właśnie tych workerów, o których tutaj, czyli zrównoleglanie obliczeń i pozwala też na wykorzystanie GPU, które mamy na komputerze. Jest dość kluczowe, jeśli chodzi o przyspieszanie obliczeń deep learningowych i uczenie tych sieci. Więc na pewno bym jeszcze ten Parallel Computing Toolbox powiedział. Natomiast import, eksport danych do TensorFlow raczej jest, to za chwilę pokażę, jak się takie dodatkowe pakiety instaluje właśnie, które pozwalają na takie importowanie danych. One oczywiście, no, jeżeli importujemy ten model deep learningowy, no to musimy mieć deep learning toolbox, żeby móc do czego importować. Do wdrażania aplikacji, no to już tak jak Państwo widzieli, jest szereg modułów, to w zależności od tego, którą drogę wybierzemy, to taki moduł jest nam potrzebny. No i oczywiście, jeżeli zajmujemy się analizą obrazów, no to dobrze jest mieć jakieś moduły do analizy obrazów też, typu Image Processing Toolbox, żeby mieć właśnie funkcjonalność związaną z jakimiś różnymi właśnie przetwarzaniem obrazów. Dobrze, kontynuując może w tym momencie, mam nadzieję, że odpowiedziałem na to pytanie, natomiast kontynuując tutaj tematykę wdrażania tej aplikacji, to przykład generalnie mogą Państwo zresztą tego wdrażania znaleźć w dokumentacji MATLABA, natomiast ja mam tutaj jakby właśnie też zrobiony w trakcie tutaj na tych, bazujący na tych przykładach producenta z tej prezentacji. To, co musimy zrobić, to to, że no mamy gdzieś zapisaną najczęściej w formacie MATLABowym MAT, tą naszą sieć głęboką, więc musimy sobie ją wczytać po prostu w takiej jakiejś funkcji, a następnie mając obiekt takiej sieci, wykorzystujemy funkcję predict, na wejście wchodzi obraz tutaj, na wyjściu wychodzi obraz po segmentacji. To, co tutaj jest, to jest w zasadzie taki sposób inicjalizacji, ponieważ ta funkcja będzie za pierwszym razem musi wczytać tą sieć gdzieś, żeby sobie do pamięci, więc to jest taki sposób na zmiennych persistent, czyli statycznych, odpowiednich statycznych z C++ do inicjalizacji danych. I to jest nasza funkcja, krótko mówiąc, która robi przetwarzanie obrazu, czy tą segmentację obrazu już gotową, nauczoną siecią właśnie głęboką. Czyli potrzebuje sobie tylko wczytać tą sieć i potrzebuje tylko, na wejściu ma obraz, na wyjściu też ma obraz. Taką sieć w następnym etapie będziemy tutaj przy użyciu narzędzia odpowiedniego podawać właśnie do, generować z niej kod. Zazwyczaj generacja kodu C z MATLABA, bo tutaj będzie już prawdziwy kod C generowany przy pomocy GPU kodera, no wymaga dostosowania właśnie zrobienia takiej funkcji, która będzie nam tutaj przetwarzała dane. Natomiast narzędzie bardzo łatwo pozwala nam tutaj pewne rzeczy sobie, wskazujemy tylko taką funkcję. Następnie musimy już podać, jakie argumenty wejściowe, jakie typy danych będziemy mieć do tej funkcji istotne. Można to zrobić poprzez taki przykład, czyli wywołujemy sobie tą naszą funkcję z jakimiś tam danymi, powiedzmy, przykładowymi w formacie Win8, czyli zakładamy, że to jest taki format tego obrazu i MATLAB automatycznie nam zdefiniuje takie typy danych, jakie będą potrzebne do generacji kodu. Ten etap jest tutaj potrzebny, dlatego że no, generujemy kod C, którym już mamy narzucone pewne bardzo ścisłe, można powiedzieć, reżim typów danych, alokacji pamięci i tak dalej. W związku z czym no, musimy pewne informacje do tej generacji kodu podać. Czyli rozmiar danych wejściowych, typ danych i tak dalej. W następnym etapie musimy zweryfikować, czy ta nasza funkcja, z tej naszej funkcji da się wygenerować kod C, ponieważ no nie wszyscy, pełna funkcjonalność MATLABA jest, jakby generuje się kod C. Przy generowaniu kodu C zakładamy, że no, system docelowy to jest generyczny kod C, więc system docelowy może nawet nie mieć wyświetlacza, więc jakieś funkcje plot i tak dalej no nie mają sensu, więc tutaj jakby no po prostu musimy wygenerować to, co robi to narzędzie, to generuje przykładowy kod,
Następnie kompiluje go w takim jako funkcję max i uruchamia tą funkcję max z poziomu MATLABa. Funkcja max to jest taka funkcja, która pozwala do MATLABa skompilować jakiś fragment kodu C i uruchamiać z poziomu MATLABa, tak jakby to była funkcja MATLABowa. Czyli jakby zrobimy, generujemy kod C, obudowywujemy taką jakby wraperem, żeby on działał w MATLABie, kompilujemy go i do DLL-ki i powiedzmy uruchamiamy jeszcze raz z poziomu MATLABa, co pozwoli nam sprawdzić, czy w trakcie generacji kodu no wszystko jest w porządku. Jeżeli tutaj oczywiście wystąpiłyby jakieś błędy, no to musimy wrócić do naszej funkcji i no ich odpowiednio powiedzmy tutaj pomodyfikować. Warto zwrócić uwagę też to, że większość funkcji MATLABa w dokumentacji ma napisane gdzieś tam na samym dolu czy na samym u dołu dokumentacji danej funkcji, czy z danej funkcji się generuje kod C, czy się nie generuje kod C, jakie są ewentualne ograniczenia i tak dalej. Ale z każdą wersją MATLABa ta funkcjonalność jest coraz większa. I w zasadzie teraz bardzo dużo rzeczy, z bardzo wielu rzeczy się już ten kod generuje, więc nie jest to jakimś ograniczeniem dużym. Następnie definiujemy ustawienia do generacji kodu. No i możemy sobie wybrać różne, czy to kod źródłowy, czy bibliotekę DLL, czy chcemy w C++, czy funkcję, czy obiektowo, na host komputer, czy na przykład na Nvidia Jetson kartę. Ustawiamy różnego rodzaju parametry, możemy też integrować z własnym kodem, no wpływać na wiele, wiele parametrów związanych z generacją kodu. Natomiast to, co ja tutaj jeszcze tylko zmienię, to włączę sobie opcję, żeby komentarze MATLABa były w tym generowanym kodzie C również przerzucane. Włączamy sobie tutaj generację kodu C. No i w tym momencie taka funkcja MATLABa, która zawiera no, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, można powiedzieć bez komentarzy, sześć linijek kodu, zostanie zamieniona na całe mnóstwo plików C, C++, które realizują to samo w C++. Tam jest może troszkę więcej jeszcze tego kodu, dlatego że to jest kod pod GPU przeznaczony, więc on zawiera też odpowiednie tam shadery i tak dalej. Tu można zauważyć, ile tego wszystkiego się wygenerowało. Natomiast można sobie to oglądać oczywiście. I to, co jest też miłe, że jak mamy tutaj pass input, na przykład komentarz, to możemy sobie ten komentarz w danym kodzie C++ odnaleźć. Jest przykład takiego pliku main, żeby można było sobie to gdzieś później zintegrować z własną aplikacją. Można oczywiście też kliknąć next i spakować to w plik zip. Ja jeszcze tutaj chyba w tym przykładzie robię, że generuję jeszcze raz max po to, żeby go uruchomić później z poziomu MATLABa, czyli jakby robię drugą generację kodu. Może troszkę przeskoczę, żeby tutaj nie czekać w tym momencie. I sobie uruchamiam testowo w tym momencie. Taki byłem ciekaw, czy ten max działa szybciej, czy wolniej. W tym przypadku wyszło mi, że szybciej, aczkolwiek od razu też warto zwrócić uwagę, że bardzo często wygenerowany kod C i później skompilowany działa wolniej niż w MATLABie, co może jest troszkę paradoksalne, ale no, łatwe do zrozumienia, dlatego że MATLAB korzysta z zoptymalizowanych na daną platformę bibliotek DLL, natomiast generowany kod jest kodem generycznym, więc no nie korzysta z optymalizacji. Akurat w tym przypadku się okazało, że wykorzystanie GPU no przyspieszyło tutaj powiedzmy ten wykonywanie tego kodu jako max, ale tak jak mówię, nie zawsze jest to tutaj tak. Generalnie ta generacja kodu służy właśnie do tego, żeby sobie móc taką głęboką sieć, na przykład ten wygenerowany kod skompilować na przykład na platformie Nvidia Jetson, czy jest taka platforma embedded zawierająca taką kartę uproszczoną graficzną z Linuxem, gdzie można ją powiedzmy włożyć w jakiś system, którym będzie sterować i tak dalej. Natomiast warto powiedzieć właśnie, że bardzo wiele funkcjonalności teraz MATLABa jest dodawanych, na pasku narzędzi MATLABa jest coś takiego jak add-ons. I te add-ony pozwalają na z jednej strony MATWORKS-owe takie narzędzia importować, z drugiej strony też wiele jest takich dodatków tworzonych add-onów przez
społeczność MATLABA. Natomiast to, co jest istotne, to tu pan pytał, czy można sobie importować właśnie z TensorFlow czy z innych właśnie środowisk. Można, trzeba mieć oczywiście ten Deep Learning Toolbox MATLABA, natomiast później trzeba sobie darmowe dla licencjonowanych użytkowników dociągnąć takie pakieciki małe przy pomocy add-onów. Chodzi o to, że nawet, no nie wiem, sam model na przykład VGG16 to jest, nie wiem, kilkaset megabajtów, więc tego się przy instalacji MATLABA takiej domyślnej nie instaluje, tylko w razie potrzeby takie różne interfejsy się dociąga, które właśnie można jako add-ony tutaj znaleźć. Zresztą MATLAB jest na tyle w tym momencie, że jeżeli na przykład chcemy wykorzystać możliwość importu MATLABA z KFE czy jakieś, powiedzmy, czy samą sieć VGG, jeżeli nie mamy tego add-ona ściągniętego, to on wyświetli oczywiście błąd w linii poleceń, ale od razu tam wyświetli takiego linka, który jak się kliknie, to nas kieruje, jakbyśmy tutaj otworzyli w odpowiednie miejsce, więc można sobie od razu ten pakiecik tutaj, ten add-on pobrać. Więc to warto też wiedzieć, bo to dotyczy też na przykład modułów do na przykład obsługi kamery i tak dalej, że odpowiednie tam moduły do odpowiednich rodzajów interfejsów do kamer się też ściąga przy pomocy add-onów. To myślę, że z mojej strony w tym momencie wszystko. Zmieściłem się, wydaje mi się, w czasie. Zostało nam jeszcze troszeczkę minut na ewentualne pytania, ale uprzedzając oczywiście pierwsze pytanie, bo bardzo często też pyta pytanie, gdzie można znaleźć przykłady właśnie, które są tutaj prezentowane. Więc tak, MathWorks udostępnia tutaj na GitHubie przykład, który nie jest do końca identyczny z tym przykładem, który ja tutaj pokazywałem. Tamten przykład widocznie, no pewnie pewne rzeczy są, nie mogą być udostępniane, w związku z czym tych dokładnych, tych samych przykładów, które ja tutaj pokazywałem, Państwo tam nie znajdą. Tam jest przykład nie semantycznej segmentacji, ale detekcji obiektów, więc można sobie na GitHubie całość, powiedzmy, tego ściągnąć, ale ja poszukałem jeszcze tutaj informacji w dokumentacji MATLABA. Jeżeli sobie Państwo wrzucą w dokumentacji MATLABA na stronie nawet MathWorks Semantic Segmentation, to są przynajmniej trzy przykłady różnego rodzaju semantycznej segmentacji obrazów, które pokazują właśnie, no, mniej więcej to, co ja pokazywałem, tylko na innych przykładach. Nawet jest medyczny tutaj jakby przykład segmentacji obrazów medycznych, więc no po prostu te przykłady są w dokumentacji MATLABA i można je, wydaje mi się, od nich też zacząć, jeżeli ktoś chciałby właśnie sobie posprawdzać te przykłady, posiada MATLABA i odpowiednie moduły, więc można się z nimi zapoznać. Dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że udało mi się jakby przedstawić całą tutaj kwestię pracy w MATLABie, czy w jaki sposób MATLAB może być wykorzystywany w dziedzinie deep learningu. Jeżeli są oczywiście teraz pytania, no to myślę, że tutaj możemy spokojnie właśnie odpowiedzieć. Jeżeli ktoś tu z Państwa głosowo coś próbuje powiedzieć, to ja jakoś dziwnie mi właśnie tak mam jakieś problemy techniczne, że nie słyszę po prostu, co ktoś mówi na WebExie, więc mimo, że mam słuchawki założone, ale coś nie słychać z mojej strony, więc jedynie czat zostaje. Pytanie jest, że większość przykładów bazuje na obrazach w rozmiarach 256x256x3. Czy w przypadku, gdyby obrazy źródłowe były duże, że ich przeskalowanie nie miałoby sensu, należałoby je podzielić do takich właśnie rozmiarów? Wydaje mi się, że to jest bardziej skomplikowane pytanie, to znaczy generalnie sieci głębokie z założenia nie pracują na dużych wejściowych, na dużych obrazach, na przykład wejściowych. Standardem jest, że większość sieci, które są uczone na obrazach o rozmiarach właśnie 256x256 albo nawet jeszcze mniejszych. Wynika to z tego, że no, jeżeli byłyby te obrazy większe, to wtedy ilość parametrów takiej sieci byłaby dużo większa. W związku z czym proces uczenia przy jakimś na przykład milionie obrazów uczących, no, nie dałoby się tego w sensownym czasie zrobić. W związku z czym większość sieci, która jest realizowana, wykorzystuje to przeskalowywanie. Natomiast jeżeli mamy duży, bardzo duży obraz, który w tym momencie
zawiera wiele szczegółów i z niego chcemy robić segmentację, to wydaje mi się, że dobrze byłoby, no, zależy, gdzie te obiekty na obrazie się znajdują. Jeżeli jest to obraz, który, nie wiem, ma bardzo dużą rozdzielczość, poprzez skalowanie oczywiście tracimy wtedy te informacje i nie jest to jeden obiekt gdzieś w jednym miejscu obrazu, tylko wiele obiektów w różnych miejscach, no to pewnie trzeba byłoby zbudować taką sieć, która no po prostu będzie działała na fragmentach obrazów jednak, tak mi się wydaje. Bo przeskalowanie może nie być w tym momencie bardzo istotne. Ewentualnie są też, można też zaprojektować odpowiednio sieć. Są różne rodzaje sieci, tak zwane nie wiem jak to przetłumaczyć, z uwagą, attention, które same sobie wybierają, gdzie patrzą po obrazie, ale wydaje mi się, że no, te początkowe warstwy będą, no, nie unikniemy jednak albo przeskalowania, albo wybrania fragmentu obrazu do analizy. Nie mamy jeszcze tak dużych mocy obliczeniowych, żeby móc bardzo duże obrazy po prostu podawać. No może jak wejdą kiedyś komputery kwantowe, to nie będzie problemem, natomiast na razie to jednak jest segmentacja obrazów satelitarnych. No tak, bo to są bardzo duże obrazy i rzeczywiście, jeżeli podzielimy ten obraz na jakby fragmenty i będziemy fragmentami, to mogą być niespójne w tym momencie na tych bokach, można powiedzieć, fragmentów. Ale nie wiem, jak w tym momencie taki problem rozwiązać. To nawet nie jest kwestia tego, że się coś tam nie mieści w pamięci operacyjnej komputera, bo to można sobie z tym poradzić i MATLAB ma odpowiednie narzędzia do tego, natomiast no to jest kwestia jakby samej architektury sieci i no, czasu, który musi być zostać poświęcony na właśnie nauczenie. Zresztą jak sobie Państwo też zobaczą, no, taka architektura UNET, ja w tym momencie nie pamiętam, ale właśnie do tej semantycznej segmentacji przy rozdzielczości, tak jak tutaj była 256 na 256, sama liczba parametrów, czy ilość parametrów tej sieci, to po wczytaniu takiej sieci to było kilkaset megabajtów. Więc jeżeli byśmy zwiększyli rozdzielczość obrazu jeszcze, no to ta ilość parametrów wzrasta eksponencjalnie, można powiedzieć, co też przekłada się na czas obliczeń niestety. W pewnym momencie jakby no, nie będziemy w stanie, powiedzmy, przy tej mocy obliczeniowej, którą mamy, sensownie uczyć takich sieci. Także tutaj ja nie znam rozwiązania od strony, to jest bardziej merytoryczne trochę też pytanie, jak właśnie przygotować taką sieć do analizy większych obrazów. Tutaj właśnie no, mail z prezentacją, tak, prezentacja będzie wysłana w postaci PDF, to tam koleżanka Państwu pisze na ten temat, więc te wszystkie linki sobie będą mogli Państwo tam wygodniej, że tak powiem, sprawdzić. Jeżeli są jeszcze jakieś pytania, no to tutaj staram się obserwować czat. Jeżeli dalszych pytań nie ma, to oczywiście zawsze można jakieś pytanie do nas wysłać tutaj e-mailem i no bardzo chętnie postaramy się odpowiedzieć, na ile oczywiście będziemy w stanie. To znaczy na pewno będziemy w stanie więcej odpowiedzieć na temat narzędzi MATLABA, powiedzmy w sensie no, funkcjonalności, może troszeczkę mniej merytorycznie, no bo jakby ilość zagadnień, która jest związana z przetwarzaniem teraz obrazów przy pomocy deep learningu jest bardzo duża. Sens stosowania sieci głębokich do problemów regresji? Wydaje mi się, że tak. To znaczy ja w tym momencie sam trenuję sieć LSTM, która służy do no właśnie predykcji albo też regresji, można powiedzieć, sygnałów i one jak najbardziej się sprawdzają. To znaczy w moim przypadku akurat mi się nie chce sprawdzać za bardzo, ale właśnie w moim przypadku występuje problem ze zbyt dużą różnorodnością danych wejściowych,
Natomiast no, mimo nawet tej zbyt dużej różnorodności i tak no, pewne efekty stosowania tej sieci LSTM są obiecujące, więc pewnie się jeszcze będę najbliższy czas troszeczkę męczył z taką siecią, żeby ją może tutaj zastosować. Natomiast oprócz sieci LSTM do takich właśnie, to jest regresja sygnałów oczywiście, natomiast są oczywiście też do regresji można powiedzieć też obrazów też zagadnienia robione, no i tutaj są sieci konwolucyjne bardziej stosowane. Natomiast przy sygnałach jeszcze są sieci stosowane też konwolucje jednowymiarowe, też się stosuje do problemów chyba regresji czy tam predykcji. No i się też stosuje sieci właśnie LSTM Networks with Attention. To jest jakaś taka bardzo, jest taki jeden przykład też w MATLABie, może nie do regresji, tylko bardziej do transkrypcji powiedzmy tekstu, powiedzmy, czy liczby z jednego formatu w drugi. No natomiast no jest to też jakiś rodzaj problemu regresji czy powiedzmy predykcji właśnie z tymi sieciami z attention, więc są takie różne rodzaje właśnie sieci do tej predykcji. A zamiast zwykłych płytkich sieci, no można stosować te sieci, też płytkie, tak zwane shallow networks. I bardzo często też jest tak, że no niektóre rozwiązania wystarczą właśnie te płytkie sieci. Niekoniecznie trzeba wyciągać od razu sieci LSTM, czy jakieś takie bardziej konwolucyjne i te nowoczesne. Więc dobrą metodą jest najpierw sobie sprawdzić rzeczywiście, czy jakaś klasyczna metoda właśnie, czy to machine learningu, czy sieci płytka nie poradzi sobie z problemem, zamiast od razu wyciągać tutaj tych LSTM. Zresztą też czytałem trochę informacji na temat tego, że te LSTM-y nie tak do końca są idealne w różnych zastosowaniach, więc są zdania podzielone na ten temat, jeśli chodzi o zastosowanie takich sieci. Konwolucyjne zostały tak zaprojektowane głównie o klasyfikacji obrazów, ale też konwolucyjne są wykorzystywane do lokalizacji obiektów na obrazach. Poza tym semantyczna segmentacja też zawiera warstwy konwolucyjne, więc to też nie tak do końca, że one no, początkowo były używane do klasyfikacji, natomiast teraz są używane też do tych innych zastosowań. Natomiast jeżeli chodzi o tutorial, który porównuje wybrane sieci algorytmy na jednym zestawie danych, no tutaj to jest jednak cała taka wiedza, którą wydaje mi się, że chyba to nie jest możliwe do zrobienia, dlatego że ja staram się śledzić różne w tym momencie rzeczy związane z rozwojem sieci neuronowych głębokich, ale powiem tak, że ostatnio tych metod i struktur sieci, różnych rodzajów sieci głębokich pojawia się tyle rodzajów, że po prostu nie ma szans za tym nadążyć tak naprawdę. To znaczy jest to bardzo dynamicznie rozwijająca się dziedzina i to, co mnie bardzo w tym momencie też jakby... Ja bardzo długo uważałem, że sieci właśnie konwolucyjne i tak dalej, no to nadają się głównie do klasyfikacji, do jakiejś tam prostej regresji czy lokalizacji obiektów. Natomiast nowoczesne architektury sieci, które się teraz pojawiają, pozwalają na realizowanie, no choćby nawet klasyczne tak zwane teraz deepfake'i, które też są dość kontrowersyjne. To pokazuje, że tutaj następuje pewien transfer, można powiedzieć, wiedzy z jednej, można powiedzieć, może nie dziedziny, tylko z jednego obszaru do drugiego, bo tutaj już nie, to już nie jest prosta klasyfikacja, regresja czy tego typu machine learning, tylko to już jest pewien transfer jednej wiedzy w drugą wiedzę. I to, no to jest, to pokazuje, że te sieci głębokie mają dużo bardziej skomplikowane są i dużo więcej zastosowań. Tu jeszcze jest pytanie, co może dać lepszy efekt przy predykcji sygnału? Czy sieć LSTM, czy potraktować sygnał jako obraz z siecią CNN? Też nie odpowiem na to pytanie, zależy, po prostu trzeba spróbować i tego, i tego.
Niestety. Zależy od rodzajów sygnałów, zależy od powiedzmy, no właśnie, zależy od rodzaju sygnału, zależy od architektury sieci, parametrów sieci i tak dalej. Ja bym najlepiej po prostu sprawdził to, bo w MATLABie akurat i takie przykłady są, więc bardzo szybko można sobie sprawdzić i jedno podejście, i drugie podejście. Natomiast jeżeli chodzi, jeszcze wracając do tego tutorialu, też byłoby bardzo chętnie, żeby taki tutorial gdzieś powstał. Znaczy, jeżeli chodzi o tutorial, to są szkolenia MATLABa, MATWORKSa z tego, co jest w MATLABie, jeżeli chodzi o sieci, ale generalnie rzecz biorąc, no to na pewno nie obejmuje wszystkiego, powiedzmy, wszystkich tych rodzajów i typów sieci, bo ich jest bardzo dużo. To znaczy te klasyczne oczywiście sieci są, natomiast jest jeszcze taka strona Papers with Code, gdzie o dziwo jest bardzo wiele artykułów naukowych związanych z głębokimi sieciami neuronowymi i do większości tych artykułów jest gotowy, jest też kod udostępniany gdzieś przez właśnie autorów. Natomiast no, ja wchodząc na tą stronę, jak zobaczyłem mnogość i wielorakość różnych rozwiązań związanych z głębokimi sieciami, to samo przejrzenie nawet spisu treści tych wszystkich rozwiązań, tych artykułów zajęłoby parę godzin, więc, no więc tego jest bardzo dużo, krótko mówiąc. Czy są jeszcze w tym momencie jakieś pytania? To jeżeli nie ma dalszych pytań, to ja bardzo Państwu dziękuję za obecność na seminarium. Zapraszam też do przyszłych seminariów naszych. No i też dziękuję za zadawanie pytań. Mam nadzieję, że te informacje, które tutaj starałem się Państwu przekazać, no one bardzo nie wchodziły w szczegóły, bardziej ogólna była prezentacja, natomiast myślę, że celem moim było właśnie pokazanie różnych możliwości w środowisku MATLAB pracy właśnie z tymi sieciami głębokimi. Dziękuję Państwu i do widzenia.